Powiedz, czy lubiłeś ojca Justina? Znałem go dość krótko, wydał mi się rozsądny. Ale zajął twoją parafię. Takie miał zadanie. Przyznaj się, ojcze, wiedziałeś, że cię zastąpi, więc poprosiłeś Koracha, żeby się nim zajął. Jakim prawem pan mnie obraża, inspektorze? Poszukuje pan winnego. Wiadomo, kto nim jest. Manuel Costa. Inspektorze, znaleźliśmy coś. Ciekawe. Krew i dziury po kulach. To chyba nie twoje. Nie. Masz pecha, ojcze. Korache też, ale jego tu nie ma, więc sam pójdziesz z nami. Skuć go. Skuć go, spokojnie. Popełnia pan błąd. Ojciec nic nie zrobił. Opierając się, pogorszysz sytuację. To Costa zabił Justina. Jakie macie na to dowody? Jeśli nie ty go zabiłeś, to Korache. Jeśli jest twoim przyjacielem, to zjawi się, by stanąć w twojej obronie. To nie Korache. Zabierzcie go. Radzę poprosić o zastępcę. Nieprędko wypuszczę księdza. Jak mogłeś? Kto by pomyślał? Wzorowy pracownik. Zrobiłem to dla ciebie. O nic cię nie prosiłam. Ależ z ciebie świnia. Claro, jak możesz. Nie broń mnie. Cicho. Nie spodziewałam się tego po tobie. Powinnam zgłosić to na policję. Jak pani chce. Nie żałuję tego, co zrobiłem. Choć nie było warto. Nigdzie stąd nie odejdziesz. Ja to decyduję. Zapłacił kaucję za twoją córkę. Okradł mnie. Nie bądź niesprawiedliwa wobec nielicznych, uczciwych ludzi w tym mieście. Uważaj, co mówisz, bo skończę to, co zacząłem. A ja znowu cię zamknę. Jaka szkoda. Masz coś do powiedzenia? Zdawało mi się. No tak. Chcesz tę kurwę? Zabierz ją sobie. Oddaj dziecko, nie maj. Jakie dziecko? Nazywa się Perla Costa, bo to twoje dziecko. I moje. Córeczka, którą mieliśmy mieć. Ty i ja. Oddaj dziecko, nie podchodź. Nie strzelaj, skrzywdzisz ją. Dobrze. Widzę, że będziesz dobrym ojcem. Bardzo dobrym. Zostaw ją. Streszczaj się, Escobar. Perfecto. Znakomicie, pilnuj go i zarezerwuj miejsce dla Korache. Wkrótce wpadnie. Co się stało? Ksiądz siedzi, nareszcie. Musimy przekonać inspektora, że miał rację. W ten sposób da nam spokój. Warto to uczcić. Uczcijmy to. Za wcześnie na świętowanie. Jesteśmy na dobrej drodze. Niedługo to miasto znowu będzie nasze. Yo
Wiem, ojcze, że jesteś jego przyjacielem. Ale jeśli będziesz go krył, zginiesz w więzieniu. Kim jest Korache? Mów, ojcze. Posłuchaj, komisarza, nie męcz mnie. Nie wiem, kim jest Korache. Kto strzelał do ojca Justina? Ty czy Korache? Ty, dlatego nie chcesz mówić. Wiedziałeś, że wyrzuci cię z parafii. Powiedziałem to w zakrystii i powtórzę tutaj. Nie zabiłem ojca Justina. Korache też go nie zabił. Zabił go Costa. Manuel Costa. Mów, co mam zrobić, żebyś zaczął śpiewać? Zamknąć twoją dziewczynę? Tak? Clara Garrico. Więc to jest twoja pięta Achillesowa. Chyba pójdę ją odwiedzić. To musi być wyjątkowa kobieta. Nie radzę mieszać Klary do tego. Więc mów. Nie. Cholera. Należankę, prędko. Wytrzymaj. Wszystko będzie dobrze. Znalazłeś ją? Urodziła? Dziewczynkę. Gdzie jest? Zabrała ją Nora. Krwawi. Myśli, że to jej dziecko. Mogłem temu zapobiec. Jak mogłem spłodzić takiego potwora? Spokojnie. Powinienem zabić tę sukę. Zajmij się niemą. Idź szukać tej świruski, żeby nie uciekła. Podłącz ją do kroplówki. Zabrali Korache. Kto? Inspektor z Buenos Aires. Przeszukali zakrystię. Znaleźli sutannę Justina. Trzeba powiedzieć prawdę. Korache nie chce. Co mnie to obchodzi? Mogą go bić, aż zacznie mówić. Jak możesz go tak wykorzystywać? Nie jesteś lepsza. Co się stało? Aresztowali ojca. Dlaczego? Oskarżają jego i Korache o zabicie Justina. Przez ciebie i Korache zabiją go. Najgorsze, że zasłużył sobie na to. Powinien był mnie słuchać. Zamknij się. Trzeba powiedzieć prawdę. On nie chce. Mając takie obrończynie, nigdy już nie wyjdzie na wolność. Ależ jesteś złośliwa. Pozwól mi iść, uspokój się. Lautaro już powinien wrócić, nie ma go w domu. Szukaj jej. Chodzi o moją żonę. Proszę cię. Co się stało z niemą? Co się z nią stało? Nie denerwuj się. No mów. Niema żyje. Jest w szpitalu. Nora zrobiła jej coś? Nie, jest osłabiona porodem. Jestem ojcem. To dziewczynka. Nie byłam matką, a jestem babką. Idziemy ją zobaczyć. Musi być piękna jak moja matka. Co się stało? Nora zabrała twoje dziecko. Nie mogłem temu zapobiec. Bałem się, że skrzywdzę dziecko. Zabrała moją córkę. Wybacz mi. Ty
Przestań go chronić. Korache to morderca. Myślisz, że przyjdzie cię ratować? Najwyżej uratuje twoją dziewczynę. Wiesz po co? Żeby dmuchać ją do syta. Mów. Dokąd to? Do ojca Juana. Nie możecie. Jest zatrzymany. Jest niewinny. Nie możecie przejść. Co mu robicie? Biją go. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego biją ojca Juana? Nic mu nie robimy. Claro, idź stąd. Claro. Idź stąd, Claro. Oto twoja obrończyni. Powiedz, kim jest Korache, inaczej zajmę się nią. Proszę go nie bić. Przekonaj go, żeby mówił. Nic mu nie mów. Choćby mnie zabili. Nic nie mów. Zabiją cię. Zrób to dla mojej matki. Dość tych pogaduszek. Co ci powiedział? Chce pan wiedzieć? Żebym nic nie mówiła. Dobrze. Będę mówić. Nie mów. Escobar, zabierz go. Ostrożnie. Jak się czujesz? Lepiej, ale chcę mieć swoje dziecko. Będziesz je miała, teraz odpocznij. Poszukamy jej. Dziękuję za ratunek. Dziękujemy ci, Lautaro. Wolałbym uratować oboje. Nie twoja wina. Pomóż nam, bo sami nic nie zdziałamy. Pipo nie da rady. Owszem, dam radę. Przysięgam. Obronię moją rodzinę. Mama powiedziała, że dam sobie radę. Obiecuję, że odnajdę moją córkę. Odnajdę ją. Nie, to ja jestem ojcem. Dziękuję za to, co zrobiłeś, ale przysięgam na moją matkę, która jest w niebie, że odnajdę córkę. Pomogę ci. Dlaczego pleciesz 3 po 3? Uspokój się. Będzie dobrze. Robisz mnie w konia? Czy wyglądam na głupca? Mam uwierzyć w bajkę o zakonie? Taka jest prawda. Jego członkowie spotykali się w podziemiach. Istniały od wielu lat w podziemiach. Mogę je zobaczyć? Costa je zniszczył. Co za pe... Nie kłamie. W dniu, w którym pan przyjechał, zatrzęsła się ziemia. To była eksplozja, która zniszczyła wszystko. W hotelu jest wejście do tego miejsca. Oszalałaś. Może się pan przekonać na własne oczy. Dobrze. Więc chodźmy. Co ci zrobili, Gabrielu? Nie nazywaj mnie Gabrielem. Jak ty wyglądasz? Nic mi nie jest. Odnaleźliście niemą? Tak, jest w domu. Jesteś wujkiem. Masz śliczną bratanicę. Ma na imię Amanda. Ale co się stało? Nora porwała dziecko. Widzisz, jakie jest życie? Ja nie mam córki, a ty nie miałeś matki. Posłuchaj, przysięgam, że wyjdę stąd i odnajdziemy twoją córkę. Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję tej pomocy.
Wyjdę stąd i odnajdziemy ją. Niebywałe. Cieszę się, że pan mi uwierzył. Teraz rozumie pan, że to Costa powinien siedzieć, a nie ojciec Juan. Przestań. Mówię prawdę, to Costa zabił ojca Justina. Przestań o wszystko obwiniać Costę. Dlaczego nigdy nie obwiniasz Corazę? Bo nie daje mi powodów. To zabójca. I nie dziwiłabym się, gdyby ojciec Juan mu pomagał. Też tak uważam. Istnienie tego miejsca potwierdza twoją tezę, ale nie wystarczy, żeby oskarżyć Costę. To dowód na to, że ta sekta istnieje i chce rządzić całym miastem. To trzeba będzie udowodnić. Udowodnić. Na razie ksiądz pozostanie w areszcie, a Costa? Zobaczymy. Proszę tego nie robić. Powiedziałaś swoje, teraz wrócę do pracy. Co chcesz osiągnąć? Próbujesz ratować księdza? Nie. Przejrzyj na oczy. Ta sekta istnieje. Costa stworzył ją, żeby panować nad światem. Bredzisz. Nie. Ci szaleńcy zabili mojego ojca. Co ma z tym wspólnego śmierć twojego ojca? Przejście. Otwierało się od tej strony. Jak to? Tata należał do zakonu. Pomóż mi. Trzeba ich powstrzymać. Nie narzekaj, że nigdy mnie nie ma. Pilnuj burdelu, bo jestem przy niemej. Uważaj, żeby nikt nie dobrał się do kasy. Vigílame la tana. Adiós. Adiós, 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 pampa mía. Y extraño el búho. ¿Vas a matarme? ¿Chcesz mnie zabić? ¿Sabes que no? Wiesz, że nie. Nie mam pretensji, że mnie postrzeliłeś. Tego by brakowało. Omal nie zabiłeś nenę. Była niegrzeczna. Zasłużyła na to. Za kogo się uważasz? Za obrońcę zdradzonych? W czyim imieniu mówisz? Po raz jak Costy, Ponce, w swoim? Nie jesteście lepsi od nas. Siebie nie wliczaj. Ciebie i niemej to nie dotyczy. Wielkie dzięki, a pozostałe pozabijasz. Być może. Pedro, jesteś inteligentnym facetem. Uciekaj i zostaw nas w spokoju. Nie mogę. Skończę to, co zacząłem. Może naprawdę jestem obrońcą zdradzonych i mam odwagę robić to, czego inni nigdy nie zrobią. Nie mam już nic do stracenia. Pedro, por favor. Tylko 5 minut. Jak Jimenez albo Escobar się dowiedzą, dzięki, Sabaleta. Odwdzięczę ci się. Kochanie. Jak ty wyglądasz? Łajdacy. Co ci zrobili? Powiedziałam o zakonie. Zabili ojca Justina, bo go odkrył. To jedyny sposób, żeby oskarżyć Costę. To najlepszy sposób, żeby oczernić Amandę. Nie mów tak. Amanda zrobiłaby to samo, żeby cię ratować. Będą musieli mnie wypuścić. Wiedzą, że nie zabiłem ojca Justina. Czy wciąż nie rozumiesz? Mam ci to wytłumaczyć? Zabiją cię, słyszysz? Musi się pojawić Corazę. To jedyne wyjście.
to niemożliwe. Korach pojawi się. Zaufaj mi. Uwolnię cię. Obiecuję. Twardy ten księżulo. Koracha nie będzie go ratować? Może wyczuł pułapkę. Przyszedł inspektor Jimenez. Puść go. Inspektorze, czym mogę służyć? Zapomniał pan przeszukać jakiegoś pokoju? Byłem w hotelu pani Gerico. Widziałem coś zaskakującego. Wiedział pan, że pod miasteczkiem rozciągała się sieć tuneli. Niestety zwały gruzu uniemożliwiły nam penetrację. Co to ma do rzeczy? Tunele mogły zostać specjalnie zniszczone za pomocą dynamitu. To potwierdzałoby twierdzenie Clary Gerico o istnieniu tajnej organizacji. Organizacji? Chyba pan nie wierzy w bajki. Twierdzi, że tu też są drzwi prowadzące do tych tuneli. Mogę ich poszukać? Nie ma potrzeby. Zechce pan wejść? Niektóre bogate rodziny wybudowały te tunele jako schrony przeciwlotnicze. Wbrew pozorom wojna mogła również dotrzeć do naszego kraju. Niestety, parę miesięcy temu trzęsienie zniszczyło wszystko. Zapewne czytał pan w gazetach. Proszę mówić. Clara wymyśliła tę organizację, żeby ratować księdza i Korachę. Pan pozwoli. Tak czy owak, dowodów już nie ma. Prawda została zasypana wraz z tym schronem. Szkoda tej biblioteki. Szkoda. Pozostaniemy w kontakcie. Zabiję tę zauzę Clary Gerico i wszystkich z jej otoczenia. Elisę też? Zamiast się wymądrzać, spróbuj wyciągnąć nas z bagna, w którym chce nas pogrążyć twoja była żona. Nędzniku, skończysz w piekle. Co się stało? Costa. Połącz mnie z Costą. Nie, nie powiem ci, o co chodzi. Połącz mnie. Podaj mi ją. Rozpoczęła się wojna. Claro, powiesz mi to, co chcę wiedzieć, czy będziesz błagać o litość dla ukochanego księżulka? Uwolnij ojca Juana. Torturami nie zmuszą go do mówienia. Ufam Jimenezowi. Tracisz czas, Korachę się nie pojawi. Wiem, co mówię. No zobaczymy. Jeśli jutro rano ojciec Juan nie wyjdzie na wolność, dam Jimenezowi kilka ciekawych dokumentów, które znalazłem w twojej melinie. Jakich dokumentów? Tych, dla których zabiłeś mojego ojca. Były w teczce. Pozwoliłeś jej zabrać teczkę Gerica? Jestem pewien, że niczego nie zabrała.
Kłamiesz. Nie masz tych papierów. Owszem, mam je w tej chwili w ręku. Ukryłam je pod ubraniem. Oraz ich nie widział. To ciekawe dokumenty o działaniach zakonu i jego członkach. Ojciec chciał je przekazać wymiarowi sprawiedliwości. Prawda? Esos papeles los iba a entregar mi papá a la justicia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa luego? Problem w tym, że na księdzu ciążą poważne oskarżenia. Nie mam dość władzy, żeby go uwolnić. Jutro rano, Costa, inaczej sam skończysz w więzieniu. Co ci powiedziała? Clara ma te dokumenty. Ukryła je pod ubraniem. Jeśli jutro ksiądz nie wyjdzie na wolność, przekaże je Jimenezowi. Do tego czasu musi się pojawić Corraje. A jeśli się nie pojawi? Pojawi się, bez obaw. Jeśli masz te dokumenty, niestety nie. Uległy zniszczeniu podczas wybuchu. Costa na pewno się ucieszy. Nie pozwolę szargać dobrego imienia mojego ojca. Nigdzie nie pójdziesz. Puśćcie ją. Nie możecie mnie zamykać. Właśnie, że mogę. Ani słowa. Ani słowa. Podaj kolację. Biedny tata, jest załamany. Niełatwo donieść na córkę. A niektórzy mówią, że Ponce nie ma jaj. Martwię się o córeczkę. Może jest głodna. Wariatka na pewno ją nakarmiła. Myśli, że to jej córka. Wybacz. Nie trać wiary. Patrz, kogo przyniosłem. Widziałeś cię? Dałem sobie radę. Patrzcie, jaka śliczna. To nie jest moja córka. Zresztą... Nie? To chłopak. Co zrobiłeś? Odbiło ci? Gdzie matka? Widziałem ją w aucie. Myślałem, że to Nora. Weszła na pocztę, zostawiając dziecko. Przyniosłem je, sądząc, że to Amanda. Wsadzą cię do kicia. Myślałeś, że nie zauważę? A co z matką, biedaczka? Skąd miałem wiedzieć, że to chłopczyk? Nie widać różnicy. No i co teraz? Trzeba go oddać. Znajdę ją. Powiedz, gdzie to auto. Cudownie. Przypuśćmy, że Costa uwierzył tę historię. Co mu dasz, kiedy wypuszczą Corraje? Nie wiem. Przyszłam, żebyście mi pomogli. Pięknie, robisz głupstwa, a potem prosisz nas o pomoc. Nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Nie pomyślałaś, jak Corraje postawi nogę na ulicy? To go sprzątną? I że musi zniknąć z La Cruz? Nie chce zniknąć, chce walczyć jako ojciec Juan. Jakie ma znaczenie, czy będzie ojcem Juanem, czy nie? Najważniejsze, żeby przeżył. Masz jakiś plan? Oczywiście. Jaki? Przy celi jest mała łazienka z oknem, ale z kratą. Zajmiesz się nimi. Jestem Supermanem? Już to robiłeś. Przywiążesz kratę do samochodu. Dobrze. A my? Przygotujemy się do żałoby. Tej nocy tak czy owak ojciec Juan umrze. Na zawsze.
Nie mogłem się zdecydować, która jest najgorszą suką w mieście, do czasu, aż zobaczyłem, co zrobiłaś, Dario. Nie mam już wątpliwości. Nie zabijaj mnie. Trochę za późno. Za późno na błaganie. Puść mnie. Podoba ci się ksiądz? Wyobraź sobie, że nim jestem. Mam długie włosy i sutannę. I kocham twoją siostrę. Pomocy. Co robisz? Zostaw te drzwi. Tam jest Olmos, słyszała pani? Znowu kłamie. Nie pozwolę, żeby cię wykorzystywała. Ani słowa więcej. Nie zbliżajcie się do tych drzwi. Ale... Widzisz? Nikt nie chce ci pomóc. Nie pozwolę, żeby Anna cię oszukiwała. Nie mogę sprawdzić, czy z nią wszystko w porządku. Nie mam ochoty się z nią szarpać. Anna potrzebuje twardej ręki. Tylko tak można jej pomóc. Ano, wszystko w porządku? Zabiję cię pomalutku. Tak jak na to zasługujesz, obiecuję. Obiecuję. Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Krzyczałam. Co się stało? Olmos tu był. Zrobił ci krzywdę? Przecież krzyczałam. Chcieliście, żeby mnie zabił, prawda? Zostawcie mnie. Nie potrzebuję was. Wynoś się, Marcio. Chcę być sama. Wyjdź. Dobrze, że się zdrzemnęła. Jeśli będzie tak płakać, to się odwodni. Nic dziwnego. Wiesz, co to znaczy stracić dziecko? Nie ma większego nieszczęścia. Dość tego. W ten sposób jej nie pomożemy.
Nie mam papierosów. Są w kuchni. Napijemy się po kropelce. Jak dawno zasnęła? Komisarzu, pomocy. Nie da się tu żyć. Co się stało? Mąż targnął do mojej sypialni i groził mi. Proszę coś zrobić. Dobrze się pani czuje? Proszę usiąść. Ostrożnie. Chce pani wody? Co pani jest? Boję się. Zróbcie coś. Nie mogę tak żyć. Żadna kobieta nie będzie bezpieczna, dopóki on jest na wolności. Co tu robisz? Przyszedłem cię odwiedzić. Przyniosłem wiadomość. Nie boję się gruźb twojego ojca. Nie przysłał mnie ojciec. Lecz Korache. Robimy, co możemy. Przyłóżcie się, schwytajcie go jak najszybciej. Nie mogę spać, bo obawiam się, że w każdej chwili może przyjść i zabić mnie. Proszę się uspokoić. Nie mogę. Klaro, dokąd idziesz? Przyniosłam trochę jedzenia ojcu Juanowi. Już za późno na odwiedziny, wiem. Nie zrobi pan wyjątku? Nie, już raz zrobiłem. Zaniosę mu. Korache nie skorzystałby z twojego pośrednictwa. Nie przepada za tobą. Wszystko się zmienia. Mam przekazać, że jeśli się wygadasz, długo nie pożyjesz. Korache wie, że nigdy bym go nie zdradził. Zdaje się, że przestał ci ufać. Nie rozumiem. Ojciec Juan siedzi w celi, tymczasem morderca, jakim jest Pedro Jura, na wolności. Czy w domu nie ma pani niczego do roboty? Dlaczego zawraca nam pani głowę? Bo nic nie robicie. Proszę na mnie patrzeć, kiedy mówię. Musicie coś zrobić. Jestem zrozpaczona. Nie odchodź. Nie zamierzam gadać do ściany. Dam mu później. Oszukuję pana komisarzu. To przecież jedzenie. Zobaczymy. Obraża mnie pan. Co chcesz przez to powiedzieć, biedna Klara? Będzie niepocieszona, kiedy cię zabije. Nie mieszaj do tego Klary. Przez ciebie już jest zamieszana. Napiszesz liścik, przekażę jej. Odczep się od niej. Dzięki, ojcze. Dałeś pretekst, którego szukałem. Chleb sama piekłam. W porządku. Mówiłam, że to jedzenie. Chwileczkę. 3 lata więzienia za stawianie oporu władzy. Obraża mnie pan. Proszę aresztować te kobiety. Nie odważysz się zabić mnie tutaj. Nie zabiję cię. Przeciwnie. Będę się bronił, ale nieskutecznie. Korache mocno bije. Pieprzony świr. Przykro mi, ojcze.
Korache pomagał ci, a ty go zdradziłeś. Nie ma wyjścia. Opracowanie wersji.